Cześć, witajcie w nowym filmie. Dziś zagłębimy się w świat szkła i uwierz mi, jest on o wiele bardziej interesujący niż mogłoby się wydawać. Choć oczywiste jest, że szkło jest kruche, ze zdumieniem odkryjesz, że odgrywa ono kluczową rolę w naszej ochronie. Jednak w niektórych przypadkach może to również pójść źle, gdy zaprojektowane szkło jest zbyt kruche. Dziś pokażemy 20 przypadków, w których szkło nie było wystarczająco wytrzymałe. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Ratel to sprytne, ale niebezpieczne zwierzę, znane ze swojej odwagi i determinacji w polowaniu i znajdowaniu pożywienia. W tym filmie możesz pomyśleć, że oglądasz przeciętnego ratela, ale w rzeczywistości jesteś świadkiem doświadczonego artysty ucieczki. Choć nie są specjalnie znane jako artyści ucieczek, zaobserwowano, że wykorzystują swoją inteligencję i zdolności fizyczne do pokonywania różnych przeszkód. Zobacz, jak ta samica ratela systematycznie próbuje rozbić szklane okno swojego wybiegu za pomocą kamienia, celując w obszar, w którym spotykają się dwa szklane panele. Ratele są znane ze swojej nieustraszoności i gotowości do stawienia czoła znacznie większym przeciwnikom, w tym jadowitym wężom, a nawet drapieżnikom, takim jak lwy czy hieny. Z każdym wyliczonym uderzeniem ratel próbuje rozbić szybę, aż z powodzeniem stworzy dziurę wystarczająco dużą, by się przez nią przeczołgać. Po wydostaniu się na zewnątrz pewnie eksploruje swoją nowo zdobytą wolność. Ratele nie boją się niczego i są znane ze swoich zdolności adaptacyjnych i sprytu. Są wykwalifikowanymi wspinaczami, zręcznymi kopaczami i potężnymi stworzeniami o silnych szczękach i ostrych zębach. Numer 19. Ten kolejny film, nagrany w Paignton Zoo w Anglii, uchwycił lwa pokazującego zarówno swoją siłę, jak i prymitywne instynkty, gdy zbliża się do okna w swoim wybiegu. Muskularna budowa lwów, w połączeniu z ich drapieżną naturą, czyni je jednymi z najgroźniejszych drapieżników lądowych. Początkowo lew wydaje się spokojny i obojętny, ale jest wyraźny moment, w którym jego postawa się zmienia i decyduje się zaatakować. Na szczęście przed wybiegiem znajdowało się okno, ale mężczyzna wspomniał, że był dość przerażony. Z nagłym przypływem energii, lew wielokrotnie uderza w okno z siłą, potwierdzając swoją dominację. Dorosłe samce lwów, znane również jako królowie dżungli, mogą osiągać długość do 3 metrów i ważyć około 200 kg w zależności od podgatunku. Siła samców lwów leży nie tylko w ich rozmiarach, ale także w ich niezwykłych cechach fizycznych. Mają potężne szczęki uzbrojone w ostre zęby, których mogą używać do łamania kości i szybkiego obezwładniania zdobyczy. Na szczęście lew był zamknięty w swoim wybiegu, a okno nie pękło. W przeciwnym razie pojawiłyby się poważniejsze problemy. Ponadto mają muskularne ciała o wyjątkowej szybkości, zwinności i wytrzymałości, więc ucieczka przed nim nie jest łatwa. Numer 18. Kiedy para weszła do kawiarni Zoo w Memphis, zauważyła, że jedna z małp, która okazała się samcem alfa, natychmiast zwróciła uwagę na kobietę i poczuła się zagrożona przez jej chłopaka. Małpy są instynktownie terytorialne i dominujące i mogą czuć się zagrożone przez dużych mężczyzn ze względu na ich fizyczne podobieństwo. Kierownik powiedział im, że jest to powszechne zjawisko i dodał, że gdyby chłopak odwrócił się plecami do małpy, ta nie przegapiłaby okazji, by go zaatakować. Postanowili sprawdzić tę teorię i okazało się, że jest ona prawdziwa. Od samego początku małpa wydaje się być atakowana obecnością mężczyzny i zaczyna kręcić się na linie zwisającej z okna. To, co faktycznie robi, to próba nabrania rozpędu. Jest to moment, w którym małpa w końcu uderza w okno i na szczęście szyba nie pękła, bo kto wie, co mogłoby się stać w przeciwnym razie. Numer 17. To niezwykłe spotkanie ma miejsce w środku mroźnego regionu Arktyki na biegunie północnym. Bezpiecznie zamknięty w szklanej kopule reporter BBC zamierza obserwować dzikiego niedźwiedzia polarnego w jego naturalnym środowisku. Zmysł węchu niedźwiedzia polarnego jest cudem natury, tysiące razy silniejszy niż ludzki. Jednak los przybiera nieoczekiwany obrót, gdy niedźwiedź polarny, pozornie niezainteresowany pobliskimi fokami, dostrzega człowieka.
Niedźwiedzie polarne starannie zbierają informacje, tak jak podczas polowania na ofiarę. Zapach mężczyzny i drzwi szklanej kapsuły przyciągają uwagę niedźwiedzia polarnego, co prowadzi go do próby włamania. Na szczęście szklana kapsuła jest wystarczająco wytrzymała. Systematycznie niedźwiedź polarny próbuje dotrzeć do mężczyzny ze wszystkich stron i testuje wytrzymałość obudowy. Jedyną rzeczą, która oddziela mężczyznę od pewnej śmierci, jest szklana kapsuła. Niedźwiedzie są również jednymi z niewielu zwierząt, które uważają ludzi za potencjalne źródło pożywienia. Zdając sobie sprawę, że uzyskanie dostępu było trudne, niedźwiedź polarny ostatecznie oddala się i szuka innej ofiary w pobliżu. Ktoś w komentarzach sarkastycznie wspomniał, że niedźwiedź polarny po prostu chciał go uwolnić i że są to przyjazne i opiekuńcze zwierzęta. Też w to wierzysz? Numer 16. Pewnego fatalnego wieczoru na 103 piętrze słynnego Willis Tower Skydeck w Chicago szkło pod stopami niespodziewanie pękło. Z imponującą wysokością 442 metrów Willis Tower dumnie pretenduje do tytułu najwyższego budynku w Chicago i drugiego najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Incydent rozpoczął się od zaskakującego boom, które odbiło się echem w powietrzu, po czym nastąpił niepokojący widok szkła rozpadającego się na niezliczone odłamki. Świadkowie byli oszołomieni nagłym pęknięciem, które nastąpiło, gdy matka z dwójką dzieci znajdowała się na pokładzie. Skydeck oferuje wyjątkowe wrażenia dzięki wystającym szklanym półkom, które pozwalają nieustraszonym turystom patrzeć prosto w dół na tętniące życiem ulice poniżej. Na szczęście, pomimo tego przejmującego momentu, w tym incydencie nie odnotowano żadnych obrażeń. Incydent ten służy jako przypomnienie, że kluczowa jest delikatna równowaga między zapewnieniem zapierających dech w piersiach wrażeń, a utrzymaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Numer 15. W tym filmie duży żarłacz biały uwalnia swoją ogromną moc, gdy napotyka nurka wewnątrz szklanej klatki ochronnej. Żarłacze białe są znane jako drapieżniki z najwyższej półki w oceanie. Prymitywne instynkty i imponujące zdolności fizyczne rekina są również w pełni widoczne, gdy próbuje on wszystkich sztuczek, aby dostać się do jedzenia znajdującego się w szklanej klatce. Stworzenia te mogą osiągać zdumiewające długości do 6 metrów lub więcej i mogą ważyć kilka tysięcy kilogramów. Żarłacz biały agresywnie atakuje klatkę, a nawet udaje mu się chwycić liny klatki i pociągnąć ją w dół. Należy uważać na zęby, ponieważ mogą ugryźć z zadziwiającą siłą. W międzyczasie nurek desperacko walczy o pozostanie przy życiu i poza zasięgiem rekina, wspinając się w bezpieczne miejsce z zewnątrz. Nurek robi również wszystko, czego nie powinno się robić w pobliżu rekina, a mianowicie panikuje, szamota i wykonuje nieprzewidywalne ruchy. Numer 14. Samolot linii Delta znalazł się w niepokojącej sytuacji, gdy szyba w kokpicie całkowicie pękła podczas lotu na wysokości około 9000 metrów. Szyba w kokpicie roztrzaskała się podobno w wyniku uderzenia ptaka, co oznacza, że ptak zderzył się z samolotem, powodując pęknięcie przedniej szyby. Samolot leciał z Salt Lake City do Waszyngtonu, gdy incydent miał miejsce około 90 minut po starcie. Z pękniętą szybą kokpitu piloci umiejętnie skierowali samolot na lotnisko w Denver, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim 198 pasażerom na pokładzie. Wielokrotnie powtarzali pasażerom przez głośniki, aby zachowali spokój. Naturalnie wpadli oni w panikę, ale nie pojawiły się żadne problemy. Gdy samolot ostatecznie wylądował w Denver, pasażerowie mogli zobaczyć zakres uszkodzeń okna, które było pełne pęknięć, ale o dziwo wciąż nienaruszone w swojej ramie. Piloci lotnictwa komercyjnego wyjaśniają, że okna kokpitu zazwyczaj składają się z wielu warstw szkła o grubości do 5 cm. Takie okna są zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby wytrzymać wysokie ciśnienie i rzadko są podatne na pękanie, choć czasami może się to zdarzyć. Numer 13. Jeśli boisz się wysokości, ten kolejny incydent sprawi, że będziesz unikać szklanych konstrukcji i mostów. W Chinach znajdują się zapierające dech w piersiach szklane mosty, które oferują wspaniałe widoki, często na ogromnych wysokościach. Mosty te słyną z przeźroczystych podłóg, dodając odwiedzającym wrażenie chodzenia w powietrzu. Jednak pośród urzekającego uroku tych struktur zdarzały się incydenty, które podkreślają potencjalne zagrożenia.
Jeden z takich incydentów miał miejsce na szklanym moście, gdy niektóre płytki na szklanej podłodze niespodziewanie pękły i spadły. Ale nie jest to najgorsze. Mężczyzna utknął wtedy na środku mostu, a wokół niego była tylko pustka. Na szczęście udało się go uratować, a później został przewieziony do szpitala z powodu zaburzeń psychicznych. Wiele szklanych mostów w Chinach ma zadziwiające wysokości, często zawieszone nad głębokimi wąwozami malowniczych krajobrazów. Choć zdarzają się one rzadko, istnieją doniesienia o pękniętym szkle lub pękniętych panelach oraz o ofiarach śmiertelnych. Numer 12. Złośliwa małpa w zoo w prowincji Henan w środkowych Chinach wykazała się pomysłowością, rozbijając kamieniem szklany panel w swoim wybiegu. Działania sprytnej małpy doprowadziły do usunięcia wszystkich kamieni z wybiegu, aby zapobiec dalszym incydentom. Małpy od dawna są znane ze swojej niezwykłej inteligencji i zdolności do używania narzędzi na różne sposoby. Ten incydent jest jednak świadectwem ich zdolności poznawczych i umiejętności rozwiązywania problemów. Podczas gdy używanie narzędzi jest tradycyjnie kojarzone z ludzkim zachowaniem, korzystanie z nich przez małpy nie jest rzadkością w królestwie zwierząt. Małpy, zwłaszcza niektóre gatunki, takie jak szympansy i kapucynki, zostały zaobserwowane przy używaniu różnych przedmiotów jako narzędzi do wykonywania określonych zadań. Mogą używać narzędzi do zbierania pożywienia, rozłupywania orzechów, a nawet komunikowania się z innymi. A w tym przypadku do wyłamywania szklanych ogrodzeń. Czy możesz sobie wyobrazić, jak czuli się ludzie w zoo, gdy zobaczyli małpę próbującą uciec ze swojego wybiegu? Numer 11. Ostatnim miejscem, w którym chcielibyście utknąć podczas burzy, jest prawdopodobnie salon samochodowy. Nie tylko dlatego, że jest daleko od domu, ale także z powodu tych wszystkich okien. Czy teraz rozumiesz, dlaczego dorośli zawsze mówili nam, abyśmy trzymali się z dala od okien podczas burzy? Jeśli chodzi o rozbijanie okien, połączenie dużej prędkości wiatru i innych czynników może przyczynić się do ich zniszczenia. W szczególności szklane okna są podatne na uderzenia latających odłamków przenoszonych przez silny wiatr. Przedmioty, tak jak gałęzie drzew, kamienie lub inne luźne materiały, mogą stać się pociskami podczas wichury, uderzając w okna ze znaczną siłą i powodując ich pęknięcie. Nie jest jasne, gdzie dokładnie miało to miejsce, ale wiemy tylko, że w okolicy salonu Maruti Suzuki miała miejsce silna burza. Kiedy wiatr uderza w budynek, często tworzy obszary wysokiego i niskiego ciśnienia. Ta różnica ciśnień może powodować naprężenia w oknach, zwłaszcza jeśli nie są one odpowiednio zaprojektowane lub wzmocnione, aby wytrzymać takie siły. Numer 10. Gracz NBA Daryl Dawkins i Shaquille O'Neal zasłynęli z tego, że podczas swojej kariery potrafili rozbijać tablice. Daryl Dawkins był znany ze swoich potężnych wsadów, które skutkowały kilkoma zniszczonymi tablicami. Jego potężne slam dunki doprowadziły nawet do zbadania i wprowadzenia obręczy łamanych w koszykówce. Obręcze breakaway są zaprojektowane tak, aby ustępowały w przypadku przyłożenia nadmiernej siły, zapobiegając pęknięciu tablicy. Z drugiej strony Shaquille O'Neal zademonstrował tak ogromną siłę i umiejętności w swoich wsadach, że nie tylko zniszczył tablicę do koszykówki, ale także złamał wsporniki, które je utrzymywały. Podczas sezonu NBA 1992-93 potężne wsady Shaquilla spowodowały, że podpory dwóch tablic do koszykówki ustąpiły, pozostawiając obręcz w gruzach. Siła i pęd wymagane do rozbicia tablicy są niezwykłe i wymagają wygenerowania ogromnej siły dzięki połączeniu prędkości i kontroli ciała. Numer 9. Niedźwiedzie polarne to niezwykłe zwierzęta znane ze swojej zdolności do pływania i nurkowania w lodowatych wodach Arktyki na znaczne głębokości. Obecnie w ogrodach zoologicznych na całym świecie znajduje się tylko kilka niedźwiedzi polarnych, ponieważ rzadko są one trzymane w niewoli ze względu na ich rozmiar i potrzebę odpowiedniego siedliska. W tym przypadku zoo w Holandii miało niedźwiedzia polarnego, który rzucił dużym kamieniem w okno, rozbijając szybę. Niedźwiedzie polarne są silnymi pływakami i polegają na swoich muskularnych ciałach, aby z łatwością poruszać się po wodzie. Potrafią pływać ze średnią prędkością około 10 km na godzinę. Ponadto mogą nurkować pod wodą przez kilka minut i osiągać głębokość do 4,5 metra, aby polować na foki lub inne ofiary. Po tym, jak niedźwiedź polarny rozbił okno, ludzie na filmie byli zaskoczeni i szybko uciekli.
Niedźwiedzie polarne są bardzo inteligentne i czasami używają narzędzi na wolności, na przykład do zbierania pożywienia lub obrony. Co więcej, niedźwiedzie polarne są niepokojąco silne i mogą ważyć do 680 kg lub więcej. Numer 8. W tym filmie mężczyzna był w salonie fryzjerskim, gdy jeleń wpadł przez okno gdzieś w pobliżu jeziora Ronkonkoma na Long Island w Nowym Jorku. Wszystko zostało uchwycone przez kamerę monitoringu w salonie. Jeleń wywołał chaos, zanim ostatecznie uciekł przez frontowe drzwi, nosząc na poroże prostownicę do włosów. Niestety, jeden z klientów doznał obrażeń nóg i głowy i musiał być leczony w szpitalu. Jednak samopoczucie jelenia po tej dramatycznej wizycie nie jest znane. Nie jest jasne, co spowodowało takie zachowanie jelenia, ponieważ takie zwierzęta mogą czasami wykazywać nieprzewidywalne działania. Warto zauważyć, że jelenie są znane z tego, że skaczą lub przebijają się przez przeszkody, gdy są zaskoczone lub w stanie paniki. Swoją drogą, czy możesz sobie wyobrazić, ile szczęścia miała kobieta siedząca na ławce? Jeleń przeleciał tuż nad jej głową. Numer 7. Myśliwiec brazylijskich sił powietrznych stworzył dramatyczną scenę podczas ceremonii zmiany flagi na Placu Trzech Władz w Brazylii. Przelatujący myśliwiec spowodował zniszczenie szklanej fasady budynku Najwyższego Sądu Federalnego. Na szczęście nie odnotowano żadnych obrażeń, a obszar został zabezpieczony po incydencie. Boom soniczny, który miał miejsce, to potężne fale uderzeniowe wytwarzane przez samolot, poruszający się z prędkością większą niż prędkość dźwięku. Kiedy samolot przekracza prędkość dźwięku, następuje gwałtowna kompresja cząsteczek powietrza, co skutkuje falą uderzeniową, która rozprzestrzenia się jako głośny huk. Huk soniczny może być niezwykle intensywny i może spowodować uszkodzenia strukturalne lub rozbicie szklanych okien, jak widać na tym filmie. Na siłę huku sonicznego wpływają jednak różne czynniki, w tym prędkość i rozmiar samolotu. Kiedy boom dźwiękowy dociera do szklanej szyby, może spowodować nagłą zmianę ciśnienia powietrza, wprawiając szybę w wibrację i potencjalnie powodując jej pęknięcie. W tym przypadku szkło pękło z powodu intensywnej fali ciśnienia wywołanej dużą prędkością samolotu, co doprowadziło do jego zniszczenia. Operatorzy statków powietrznych i organy regulacyjne często ustalają wytyczne i trasy lotów w celu złagodzenia potencjalnych skutków huków sonicznych, ale najwyraźniej nie w tym przypadku. Numer 6. W osobliwym incydencie w zoo koza Markor przyciągnęła uwagę gapiów, angażując się w dziwaczny pokaz zachowania. Kozy te znane są ze swoich niezwykłych atrybutów fizycznych, w szczególności majestatycznych rogów. Z intensywną energią koza szybko kręciła się w kółko i agresywnie celowała w szklaną obudowę, gwałtownie używając swoich rogów. Rogi, często wydłużone i elegancko poskręcane, są charakterystyczną cechą kóz. Służą one wielu celom, w tym obronie i rywalizacji o partnera. Chociaż kozy te mają królewski wygląd, w pewnych okolicznościach mogą wykazywać agresywne zachowanie. To agresywne zachowanie jest głównie spowodowane dwoma czynnikami – rywalizacją o zasoby i ustanowieniem dominacji w hierarchii społecznej. Kozy te są również zwierzętami wysoce terytorialnymi, a konflikty mogą powstawać podczas obrony ich terytorium lub w okresie godowym, kiedy samce rywalizują o dominację. Niestety nie wiemy, dlaczego koza na tym filmie zdecydowała się staranować okno, ale na szczęście szyba nie pękła, a ludzie pozostali bezpieczni. Numer 5. W zoo w San Diego zwiedzający byli zszokowani, gdy dwa potężne goryle zaangażowały się w zaciekłą konfrontację, która ostatecznie doprowadziła do wybicia szyby. Kiedy to się stało, pracownicy zoo wpadli w panikę i natychmiast wyprowadzili zwiedzających. Goryle zaatakowały się nawzajem swoimi masywnymi ciałami i zderzyły się, rozbijając szklaną szybę. Goryle są również znane ze swojej niesamowitej siły i imponującej budowy ciała, która wzbudza szacunek. Ich muskularne ciała, zbudowane do wspinaczki i huśtania się w gęstych lasach, świadczą o ich niezwykłych zdolnościach adaptacyjnych. Dorosłe samce goryli, w szczególności, mogą ważyć od 300 do 450 kg i osiągać wysokość do 1,80 m. Siła goryla jest naprawdę zdumiewająca, ale na szczęście w tym przypadku skończyło się tylko na pękniętym oknie, a nikomu nic się nie stało. Numer 4.
Nigdy nie stój tyłem do okna w zoo, zwłaszcza jeśli po drugiej stronie znajduje się tygrys, ponieważ słusznie je to denerwuje. Tygrysy to niezwykle silne zwierzęta ogromnej zwinności i sile. Tygrys w tym filmie miał problem z chłopcem i nie tylko próbował rozbić szybę, ale w pewnym momencie stanął na dwóch nogach, naciskając na szybę całym swoim ciężarem. Według różnych źródeł siła tygrysa jest niezwykła i można ją porównać do siły wielu ludzi razem wziętych. Tygrysy mają również ogromną siłę łap. Jednym machnięciem tygrys może wygenerować niesamowitą siłę, wystarczającą do złamania kości. Ponadto mogą skakać w poziomie na odległość do 6 metrów i osiągać prędkość do 64 km na godzinę. To czyni je zwinnymi i skutecznymi łowcami. Na szczęście między wybiegiem a chłopcem znajdowało się ogromne okno, a szyba nie pękła. W przeciwnym razie pojawiłyby się poważniejsze problemy. Siła ugryzienia tygrysa jest 6 razy większa niż siła ugryzienia człowieka. Ta siła pozwala tygrysom z łatwością miażdżyć czaszki swoich ofiar. Numer 3. W zoo w Minnesocie, domu dla ponad 500 gatunków zwierząt, nieoczekiwany incydent zajął centralne miejsce. Główną atrakcją dnia nie była różnorodna przyroda, ale raczej rozbita szyba w niezamkniętej ekspozycji niedźwiedzia brunatnego. Odkryto, że luźny kamień o wadze około 23 kg został siłą rzucony w okno, powodując jej pęknięcie. Sama siła niedźwiedzia brunatnego, ważącego około 380 kg, była widoczna, gdy początkowo wyrzucił kamień, a następnie użył go do rozbicia okna. Mówiąc o sile, niedźwiedzie grizzly, podgatunek niedźwiedzi brunatnych, znane są z ogromnej siły i imponującej muskularnej budowy. Dorosłe samce niedźwiedzi grizzly mogą ważyć do 600 kg, podczas gdy samice zazwyczaj ważą nieco mniej. Są one również wyposażone w potężne mięśnie ramion i szyi, co pozwala im kopać, wspinać się i wykonywać różne wymagające fizycznie czynności. Ich kończyny przednie są szczególnie wytrzymałe i pozwalają im na wykonywanie zadziwiających wyczynów siłowych, takich jak przerzucanie skał i rozdzieranie pni drzew w poszukiwaniu pożywienia. Numer 2. Podczas bardzo oczekiwanego wydarzenia promocyjnego w Los Angeles, Tesla zaprezentowała swój najnowocześniejszy Cybertruck. Jednak demonstracja trwałości pojazdu przybrała nieoczekiwany obrót. Dyrektor generalny Elon Musk z przekonaniem chwalił się, że samochód jest kuloodporny wobec broni ręcznej kalibru 9 mm, tylko po to, by zmierzyć się z żenującą porażką. Aby zademonstrować rzekomą odporność Cybertrucka, Elon wezwał głównego projektanta Tesli, Franza von Holzhausena, do rzucenia metalową kulą w jedno z pancernych okien. Podczas gdy widzowie z niecierpliwością czekali na tę demonstrację, atmosfera zmieniła się, gdy szkło niespodziewanie pękło. Ale na tym się nie skończyło. Franz podjął kolejną próbę, w wyniku której pękła kolejna szyba. Jednak wcześniejsza demonstracja przebiegła pomyślnie, gdy Cybertruck wytrzymał wiele uderzeń młotem bez widocznych uszkodzeń. Z ceną podstawową 40 tysięcy dolarów Cybertruck ma na celu zapewnienie innowacyjnej i futurystycznej opcji na szybko rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych. Czy kiedykolwiek chcielibyście posiadać taki samochód? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 1. Klienci cieszyli się normalnym dniem w lokalnym centrum handlowym, gdy nagle pękła szyba zbiornika z rekinami. Incydent ten miał miejsce w Orient Shopping Center w Szanghaju w Chinach. Nagranie wideo pokazało mrożący krew w żyłach moment, w którym kolosalne 33-tonowe akwarium niespodziewanie pękło, powodując obrażenia u 16 osób. Akwarium to było domem dla rekinów, żółwi i różnych ryb, z których niestety nie wszystkie przeżyły. Był to również szok, ponieważ akwarium zostało otwarte zaledwie 2 lata wcześniej. Po tym incydencie centrum handlowe oświadczyło, że nie planuje ponownego otwarcia akwarium. Czy kiedykolwiek byliście świadkiem stłuczenia szkła i czy teraz będziecie zwracać na to większą uwagę? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.